Order Orła Białego. Najstarsze i najważniejsze odznaczenie Rzeczypospolitej Polskiej. W stulecie odzyskania niepodległości prezydent Andrzej Duda i kapituła orderu pośmiertnie uhonorowali 25 wybitnych osób za zasługi nie tylko dla ojczyzny, ale i świata. Maria Skłodowska-Curie, jedyna kobieta dwukrotnie nagrodzona Noblem. Odkryty przez siebie pierwiastek nazwała Polon, by nagłośnić dramat ojczyzny pod zaborami. Stefan Banach, genialny matematyk tzw. Szkoły Lwowskiej, autor kluczowych twierdzeń dla fizyki kwantowej. Podczas wojny, mimo amerykańskich propozycji, nie wyemigrował. Hilary Koprowski, ocalił życie tysięcy ludzi. Twórca pierwszej w świecie szczepionki przeciwko chorobie Hajnego Medina. Pionierską dawkę wypróbował na sobie. Arcybiskup Antoni Baraniak, przez 2 lata torturowany przez komunistyczną bezpiekę, nie zeznał fałszywie przeciwko kardynałowi Wyszyńskiemu. Pozostał niezłomny. Biskup Juliusz Bursze, biskup kościoła ewangelicko-augsburskiego, działacz niepodległościowy, po wybuchu wojny aresztowany przez gestapo i zamęczony. Nie wyrzekł się polskości. Ignacy Daszyński, pierwszy premier niepodległej, lider PPS, po przewrocie majowym marszałek Sejmu, przeciwnik autorytarnych rządów piłsudczyków. Roman Dmowski, ideolog ruchu narodowego, jeden z ojców niepodległości, wraz z Ignacym Paderewskim podpisał traktat wersalski, przywracający Polskę na mapę Europy. Ksiądz Szymon Fedoronko, naczelny kapelan Wojska Polskiego wyznania prawosławnego, aresztowany przez Sowietów, zamordowany strzałem w tył głowy w Katyniu. Baruch Steinberg, naczelny rabin Wojska Polskiego. Po najeździe sowieckim więziony w Moskwie wraz z kwiatem polskiej inteligencji, zamordowany w Katyniu. Halina Konopacka dała ojczyźnie pierwszy złoty medal olimpijski. Po wybuchu wojny uczestniczy w ewakuacji rezerw złota Banku Polskiego. Zmarła na emigracji. Stanisław Sosabowski, ojciec polskich komandosów. Po klęsce pod Arnhem za krytykę alianckich przełożonych pozbawiony dowództwa. Do końca życia generał pracuje jako szeregowy robotnik. Janusz Korczak, pedagog, lekarz, pisarz. Choć mógł, nie opuścił warszawskiego getta i swoich wychowanków z domu sierot. Zginął w komorze gazowej obozu zagłady w Treblince. Leon Kryczyński, muzułmanin i patriota, piewca historii polskich Tatarów, aresztowany przez gestapo, z tysiącami polskich inteligentów rozstrzelany w Piaśnickim Lesie. Wojciech Kossak, reprezentant nurtu malarstwa batalistycznego, utrwalał najchlubniejsze wydarzenia historii ojczyzny, współtwórca panoramy racławickiej. Zofia Kossak-Szczucka, organizatorka Rady Pomocy Żydom Żegota, więźniarka obozu Auschwitz-Birkenau, uczestniczka Powstania Warszawskiego, sprawiedliwa wśród narodów świata. Kornel Makuszyński, autor książek dla dzieci i młodzieży, w Powstaniu Warszawskim współpracownik prasy podziemnej, w PRL szykanowany, objęty zakazem publikacji. Karol Szymanowski, pianista i kompozytor, pierwszy rektor Warszawskiego Konserwatorium Muzycznego. Jego dzieła, w tym opera Król Roger, wystawiane są na całym świecie. Olga Małkowska. Słowa hymnu harcerskiego, ramię, pręż, słabość, krusz oraz pozdrowienie czuwaj to jej zasługa. Tak jak pierwsza żeńska drużyna harcerska utworzona we Lwowie. Andrzej Małkowski. W roku 1910 wraz z żoną Olgą tworzył podwaliny polskiego harcerstwa. Bohater walki z zaborcami, żołnierz Legionów Polskich i Armii Hallera. Stanisław Mierzwa. Lider ruchu ludowego, aresztowany przez NKWD, skazany w procesie 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Maciej Rataj, jeden z ojców Zjednoczenia Ruchu Ludowego, marszałek Sejmu, rozstrzelany przez Niemców podczas masowej egzekucji inteligencji polskiej w Palmirach. Jędrzej Moraczewski, jeden z przywódców PPS, żołnierz Legionów, drugi premier niepodległej. Wyróżniony orderem Virtuti Militari, bohater wojny polsko-bolszewickiej. Leon Petrażycki. Walczył o równouprawnienie kobiet. Sprzeciwiał się dyskryminacji narodowościowej. To dla niego na Uniwersytecie Warszawskim utworzono pierwszą w Polsce katedrę socjologii. Władysław Stanisław Reymont, powieściopisarz, nowelista. W literaturze zapisał się Ziemią Obiecaną, obrazem żarłocznego kapitalizmu i powieścią Chłopi, za którą dostał literacką Nagrodę Nobla. Stefan Żeromski, nazywany sumieniem narodu, nominowany do Nagrody Nobla, autor Ludzi bezdomnych, popiołów i przedwiośnia, założyciel polskiego oddziału PEN-klubu,
za ojczyznę i naród.